ciężkie jest. Jesteśmy dzisiaj w Dziergowica, Dożynki powiatowo-gminne. W gminie Bielawa Dożynki to zawsze jedyne, najważniejsze święto raz w roku. Oczywiście dedykowane głównie rolnikom, działkowiczom, ale przy okazji to też święto wszystkich mieszkańców, więc to jest czas radości, a bynajmniej powinien być, ale oczywiście tegoroczne Dożynki to trochę właśnie z tą radością jest ograniczona ta radość, ponieważ wiemy, że u naszych próg tutaj dzieją się niedobre rzeczy, chociażby tutaj na Opolszczyźnie, w Głuchołazach, w Nysie, ale także w województwie śląskim. Także nasi mieszkańcy, a bynajmniej część naszych mieszkańców nie może czuć się bezpiecznie, bo jesteśmy tutaj zagrożeni wodami rzeki Odry. Ta masa wody do nas biegnie z kierunków tutaj Czech. W związku z tym tutaj od granic z województwem śląskim, aż po Kędzierzyn-Koźle. Mamy trudną sytuację. Wielokrotnie to podkreślałem. Były szerokie konsultacje. Powinniśmy dzisiaj to święto mieć, nie powinniśmy, ale społeczność rolnicza tutaj sołecka z Dziergowic była zgodna, że mamy za co dziękować tutaj Panu Bogu, bo tegoroczne żniwa były stosunkowo dobre. Oczywiście mogły być lepiej. Gorzej jest po stronie cenowej, to też wiemy, ale to już jest polityka naszego państwa i my jakby, czy szerzej mówiąc Unii Europejskiej, my tego nie zmienimy. My musimy dziękować, umieć się cieszyć, ale też pamiętać o tych, którym idzie trudniej, tak, o tych już wspomnianych anomaliach pogodowych. Chciałem także zapewnić, że pomimo dzisiejszej pięknej pogody, niektórzy to określają cud, bo ostatnie dni to wielkie nawałnice deszczowe. Tutaj dlatego jesteśmy pełni i zaskoczenia, ale też wszyscy podkreślani, róbcie, bo będzie piękna pogoda. I dzisiaj się radujemy, ale jest także zabezpieczona ta druga strona, że nasze służby są w stałym pogotowiu. Nasi pracownicy byli na zarządzie kryzysowym w starostwie. My późnym popołudniem takie zorganizujemy, więc to, że część nas tutaj świętuje, to nie znaczy, że zapominamy też o tych trudnych momentach, więc myślę, że uda się pogodzić jedno i drugie. Ja chciałbym wykorzystać jeszcze ten moment, żeby powiedzieć o tej trudnej sytuacji gminy Bierawa w zakresie zabezpieczeń powodziowych. Brakuje nam obwałowania na odcinku 15 kilometrów. Nie tak dawno otrzymaliśmy informację o wykreśleniu ważnego projektu regionalnego, tak zwanego zbiornika Kotlarnia, który by nas też zabezpieczał i pod względem suszowym, i pod względem powodziowym, więc to jest ten moment. Apel do wszystkich, którzy będą słuchali mojej wypowiedzi. Państwo musi stanąć na wysokości zadania i najpierw zapewnić swoim mieszkańcom bezpieczeństwo. Myślę, że wtedy będziemy się jeszcze lepiej bawili i mieli też jeszcze większy szacunek do naszego państwa. Ale na dzisiejszy dzień myślę, szczególnie tutaj społeczności gminy Bierawa, powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, życzę dobrej zabawy, jest dobry repertuar. Rozpoczęliśmy tradycyjną mszę świętą dziękczynną, gdzie zawsze są nasi proboszczowie, za co też bardzo serdecznie dziękuję. Teraz już jesteśmy w fazie po przekazaniu oficjalnie chleba dożynkowego przez starostów. To państwo Maria i Erik Skupinowie, rolnicy z Dziergowic, bardzo lubiani, pomocni, więc tradycja stała się zadość. Teraz się bawimy, w tle słyszymy już pana Kryszaka, więc znana postać już ogólnopolska i myślę, że kolejni artyści będą spełniać oczekiwania mieszkańców powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. Ja z mojej strony zrobię wszystko, żeby ten bochen chleba był dzielony w naszej gminie sprawiedliwie i aby go nikomu nie zabrakło. I to jest moje motto, przyjmując ten dar Boży. Dziękuję bardzo. Gmina Bierawa też jest właśnie tym miejscem, gdzie buduje się dużo osób, które przychodzą z miasta, tak? I dostrzegają to wtedy tym bardziej. My czasem, jeżeli tu już mieszkamy z dziada, pradziada, tego nie zauważamy, ale faktycznie to jest ten walor obszarów wiejskich, właśnie, że ta społeczność
wzajemnie się zna, bo gmina Bierawa ma około 7,5 tysiąca mieszkańców, więc nawet te największe miejscowości, a jesteśmy teraz w największej w Dziergowicach, około 1600 mieszkańców, i tak się wszyscy znają. I to jest także taki wzajemna mobilizacja, tak? W wielu kwestiach sąsiad do sąsiada, jeżeli jeden ma wysprzątane, to kolejny też chce dążyć do tego dobrego. I tu i ta mobilizacja, na przykładzie tu sołectwa Dziergowice, ale myślę, że to dotyczy całej gminy Bierawa. Jeżeli mamy czas, że organizujemy, tak, mobilizuje pani sołtys, Rada Sołecka, to się angażuje bardzo dużo osób. To jest nasza impreza, dlatego też pokłosiem właśnie przemyśleń, odwołać, nie odwołać. Ja pytałem społeczności, nie, myśmy się napracowali, to jest nasze święto, pogoda, miejmy nadzieję, że będzie, mamy za co dziękować, świętujemy. Ale także to, co pan wspomniał, odwracając sytuację. No, zapewne te zapowiedzi w jakim stopniu się spełnią co do wysokich wód, więc tu też będzie ta gotowość pomagania drugiemu, tak? Jeden wzajemnie, i to jest to piękne. I tego też właśnie doświadczają w dużej mierze nowi mieszkańcy, którzy do nas przychodzą, bo to nie jest tajemnicą i to nie jest też nic nowego, co powiem, że na terenach miejskich jest większa taka obojętność. Czasami to ktoś już bardziej radykalnie znieczulicą nazywa. Tu to jest nasz walor i myślę, że to wyróżnia tereny wiejskie, że my potrafimy i wspólnie świętować, i wspólnie wspierać się w czasach kryzysowych. To nie jest, że idę do pracy o 8, a wychodzę o 15 i jakby wykonuję podobne czynności, tak? Czy to jest księgowy, czy to jest minister, czy to jest rolnik, ale wykonuję podobne czynności. Mimo wszystko ja spotykam cały czas nowych ludzi, innych ludzi. To jest akurat, uważam, jakby najwspanialsze w tym zawodzie, że tu się jakby ten zawód nie nudzi z tej strony, bo się spotyka zdolniejszych, mniej zdolnych, głupszych, mądrzejszych, miłych, uśmiechniętych, lekko wrogich, źle usposobionych, i to cały czas się obracam między ludźmi. Dlatego mimo wszystko, jak gdzieś potrzebuję jakiegokolwiek odpoczynku, to po prostu wtedy od ludzi uciekam. Jeżeli widzę, że ktoś się uśmiecha, to znaczy, że to jest moje zwycięstwo, tak? Moje małe, jedno z licznych małych zwycięstw. I za to Państwu dziękuję, za tę obecność, za to, że mogę Was czasami, że mogę Was uśmiechnąć, nie rozśmieszyć, uśmiechnąć. I ona się jakoś wraca, patrzy na mnie i mówi tak: Jezus. Znowu nie przez parę noc.